Lana Del Rey to amerykańska wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów. Jej muzyka to połączenie klimatu retro ze współczesnymi elementami. O piosenkarce zrobiło się głośno w 2011 roku po wydaniu singla Video Games. Uznawana jest za jedną z najbardziej kontrowersyjnych gwiazd, ponieważ nie tylko wywołuje skandale wypowiedziami i zachowaniem, ale wiele osób twierdzi, że na szczyt doprowadziły ją wyłącznie pieniądze ojca, a sławę zbudowała na kłamstwie. Czy to prawda? Jeśli jesteście ciekawi, to obejrzyjcie nasz film do końca. Piosenkarka naprawdę nazywa się Elizabeth Wooldridge Grant. Jej pseudonim artystyczny Lana Del Rey pochodzi z połączenia imienia hollywoodzkiej gwiazdy Lany Turner i nazwy samochodu Ford Del Rey. Karierę zaczynała jako Lizzie Grant, a po tym jak zmieniła wizerunek, jej wcześniejsza twórczość zaczęła znikać z sieci. Niektórzy nazywają wokalistkę Lana Wielkie Usta Del Rey, ponieważ widać, że zmieniła swój wygląd dzięki licznym operacjom plastycznym, jednak artystka konsekwentnie temu zaprzecza. Zostawmy jednak na razie te kontrowersje i zacznijmy od początku. Elizabeth urodziła się 21 czerwca 1985 roku w Nowym Jorku. Dorastała w Lake Placid ze swoją siostrą i bratem. Jej tato, Robert Grant Jr., jest przedsiębiorcą, który dorobił się na inwestowaniu w domeny internetowe, a mama Patricia Grant jest nauczycielką w szkole średniej. Piosenkarka w młodości chodziła do katolickiej szkoły podstawowej i śpiewała w chórze kościelnym. Gdy miała 14 lat, uzależniła się od alkoholu. Lana Del Rey, wspominając ten okres, mówi, że prawie codziennie piła w samotności. Rodzice wiedzieli o jej problemie, dlatego w wieku 15 lat w ramach kuracji odwykowej wysłali ją do szkoły z internatem. Uzależnienie ciągnęło się za artystką aż do 18 roku życia. Obecnie nie pije już od kilkunastu lat, a tamtemu okresowi poświęciła album muzyczny Born to Die. Elizabeth przeprowadziła się do Nowego Jorku, aby studiować metafizykę na prywatnym uniwersytecie Fordham. W jednym z wywiadów powiedziała, że próbowali tam udowodnić istnienie Boga. Wybrała tego typu studia, ponieważ interesowało ją to, jak technologia zbliża nas do odpowiedzi na pytanie, skąd pochodzimy. W 2008 roku pod pseudonimem Lizzie Grant wydała epkę Kill Kill. Płyta była dostępna wyłącznie w sprzedaży cyfrowej. W 2010 roku wydała pierwszy pełnoprawny album pod tytułem Lana Del Rey aka Lizzie Grant. Jakiś czas później postanowiła zmienić pseudonim na Lana Del Rey, a jej wcześniejsze dokonania zaczęły znikać z sieci. Prawdopodobnie było to spowodowane chęcią zbudowania nowego wizerunku. W sierpniu artystka udostępniła w serwisie YouTube teledysk do utworu Video Games, który ma obecnie ponad 200 milionów wyświetleń. Pitchfork Media oraz Sunday Times Culture uznali Video Games za singiel roku. To właśnie dzięki temu utworowi artystka zdobyła światową sławę. Piosenka okazała się tak ogromnym sukcesem, że wiele osób uznało artystkę za wytwór specjalistów od wizerunku i sprzedaży. Możliwe, że retro klimat w niby amatorskim teledysku to przemyślana strategia marketingowa. Steven Horowitz z magazynu Billboard stwierdził, że bardzo dużo rzeczy z twórczości gwiazdy wygląda na wykreowane. Jedno jest pewne, jej ojciec miał fundusze na to, aby sfinansować sukces i kaprysy córki. Popularność sprawiła, że Del Rey zaczęła dawać koncerty na żywo. Pojawiła się jako gość muzyczny w programie Saturday Night Live, gdzie śpiewała bardzo niepewnie, a po występie wylała się na nią ogromna fala krytyki. Aktorka i wokalistka Juliette Lewis napisała na Twitterze, że Lana Del Rey wyglądała jak 12-latka, która udaje, że śpiewa w swojej sypialni. Mimo krytyki, Lana Del Rey radzi sobie bardzo dobrze. Jej majątek wyceniany jest na 16 milionów dolarów, a jej albumy okazały się wielkimi sukcesami i ugruntowały pozycję piosenkarki w świecie muzycznym. Czy zatem wokalistka jest autentyczna? W zasadzie w dzisiejszym świecie żaden artysta nie jest do końca sobą. Należy pamiętać, że mimo wielu kontrowersji dotyczących jej twórczości, Del Rey ma wielu fanów, którzy kochają jej muzykę. Obecnie Lana Del Rey pracuje wraz z producentem J.K. Antonoffem nad płytą Norman F***ing Rockwell. Tytuł odnosi się do ilustratora Normana Rockwella, który przez ponad 40 lat tworzył okładki dla The Saturday Evening Post. Był genialnym artystą, ale wciąż powtarzał, że jest słaby i stąd właśnie wzięła się nazwa albumu. Piosenkarka spotykała się z muzykiem Stevenem Mertensem, który wyprodukował jej pierwszy album, a później od 2011 do 2014 roku jej partnerem był Barry James O'Neill, członek folk-rockowego zespołu Cassidy. Czyżby jej byli nie pasowali do kreowanego przez nią wizerunku? Lana Del Rey ma też duży wpływ na świat mody. Jej stylizacje są śledzone na całym świecie, a Lana jest ważnym gościem podczas London Fashion Week. Ostatnio wraz z Jaredem Leto wzięła udział w nostalgicznej kampanii zapachu Gucci Guilty. Materiały reklamowe zostały stworzone w klimacie zbliżonym do teledysków artystki. Lana wciela się w postać żony z lat 50., a Jared w jej męża. Lana Del Rey wystąpi w Polsce podczas Open Air, który będzie trwał od 3 do 6 lipca w Gdyni. Oprócz niej na scenie pojawią się m.in. takie gwiazdy jak Tom Walker, Travis Scott czy The Smashing Pumpkins. Czy waszym zdaniem kariera Lany Del Rey to jedno wielkie kłamstwo? Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału,
aby być na bieżąco z najnowszymi filmami. Do usłyszenia!